Hej, cześć, manko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku na kanale. I jak widzicie, kolejny evencik pojawił się w Trowie i jest to Spring Fling, czyli event taki przedwczesno, jakby tutaj wakacyjny, można powiedzieć. I w tym evencie oczywiście mamy kolejny questline do zrobienia, który składa się z 7 zadań. I pierwsze zadanie, które będziemy musieli zrobić, to Talk to Sir Dapper Duckington Esquire. Strasznie, kurde, ciężkie nazwy tutaj wymyślają, ale no ogólnie chodzi o to, że musimy się jakby udać na spawn, czy tam do huba, i w hubie, w standardowym miejscu, czyli po zrespieniu się jakby przed tutaj tą Sun Goddess, po naszej lewej stronie będzie właśnie ten quest, będzie ten ziomeczek tutaj sobie stał i tutaj właśnie jest ten Sir Dapper Duckington. On sobie tutaj, taka po prostu kaczusia, nie? Kaczusia z laseczką. Ona sobie tutaj stoi i jak sobie po prostu na nią klikniemy, to zadanie nam się zalicza i u niego właśnie możemy kupić sobie Spring Flingers, które będzie nam potrzebne do kolejnego zadania, czyli Fling Spring Flingers. 10 razy musimy to zrobić, to zadanie. I chodzi o to w tym zadaniu, żeby właśnie kupić któreś tutaj z tych właśnie Spring Flingersów. Tutaj akurat nie ma jakby znaczenia, które kupimy. Możemy kupić czerwone, możemy kupić żółte, pomarańczowe, zielone, jakiekolwiek. Najlepiej kupić po prostu jeden rodzaj, żeby nam się jakby tutaj nie myliło na pasku. Także kupujemy, który kolor wam się podoba. Najlepiej kupić tego kilka, bo będziemy tego troszeczkę potrzebować. Także tak ze 100 minimum, ewentualnie jeśli chcecie trochę więcej pofarmić, to więcej, ale takie 100, czy 50-100 na dobry początek wam się przyda. Także kupujemy sobie tutaj kilka tych Spring Flingów i po prostu 10 razy musimy sobie rzucić, nie? Więc rzucamy je sobie tutaj na zaraz obok i to wszystko, nie? I odblokowuje nam się kolejne zadanie, czyli Defeat Wasp Spiders in Medieval Highlands and Permafrost. Więc tak jak zadanie nam mówi, musimy udać się albo do Medieval Highlands, albo do Permafrost. Tutaj jakby też nie ma znaczenia, gdzie pójdziemy, czy na Medieval Highlands, czy na Permafrost. Także wybieramy po prostu, co nam się podoba, i na tym biomie właśnie zimowym, bądź też na właśnie tamtym medieval, będą nam się pojawiać właśnie takie osy pająkowe, i wystarczy właśnie rzucić ten sprinkling i wtedy jakby możemy je sobie zabić, przez to właśnie, że te osy jakby mają taką tarczę. Nie możemy nic z nim zrobić, więc potrzebujemy jakby, musimy jakby kupić te Spring Flingi, żeby właśnie tą tarczę z tych os tutaj zdjąć. Więc no, będziemy trochę tego potrzebować, nie? Także no, latamy sobie tutaj po tym biomie, po medivasach, bądź też właśnie po tym drugim, i sobie tutaj te osy właśnie klepiemy, nie? Jak widzicie też, co jakiś czas może na przykład wypaść, znaczy jakiś tutaj mount, bądź ally, bądź cokolwiek. Jak widzicie, nie jest to tradowane, więc to jest po prostu no item taki trochę bezużyteczny, nie? Więc jak sobie sklepiemy już 10 tych os, to następne zadanie to... Następne zadanie to Fill Beehives with Bees, więc tutaj kolejne nam zadanie mówi, żebyśmy napełnili ule pszczółkami. Więc żeby to zrobić, musimy udać się na
kolejny biom, czyli na Fey Forest. Na tym biomie właśnie pojawiają się takie ule i po prostu rzucając w nie w tym właśnie tym Spring Flingiem, one się napełniają i dzięki temu możemy właśnie też z tych uli coś dostać, nie? Więc o, jak widzicie, tutaj mamy od razu pierwszy ul. On wygląda tak, unosi się po prostu w powietrzu. To jest po prostu jakby jakaś tekstura po prostu nałożona na jakiegoś moba po prostu. Więc rzucamy sobie tym. On się dzięki temu teraz zamyka. Tutaj takie sobie jakby pszczółki latają nad tym ulem. I on po chwili po prostu znika, nie? Także o, jak widzicie, sobie zniknął. Nie musimy jakby przy tym czekać, jeśli sobie właśnie tutaj farmimy te ule, to nie musimy przy nich czekać, żeby coś dostać. Po prostu jeśli coś dostaniemy, to dostaniemy, jeśli nie, no to nie. To jakby się dzieje od razu po rzuceniu, nie? Nie musimy czekać, żeby to znikło, więc po prostu wystarczy, że sobie biegamy tutaj dookoła, rzucamy sobie właśnie te osy i o, i możemy lecieć po prostu dalej, nie? Jeśli teraz nic nie dostałem, to raczej to po prostu już nic nie dostanę, nieważne czy poczekam, czy nie. Także po prostu tak sobie latamy i musimy zrobić tych uli 15, więc tak sobie po prostu biegamy i 15 tych uli sobie napełniamy. Następne zadanie to Defeat One Star Dungeon for Cubesly. Więc kolejne dość proste zadanie, które tutaj wymaga od nas zrobienia jednogwiazdkowych dungeonów. Na szczęście nie ma tutaj jakby ograniczeń, jeśli chodzi o biom, więc możemy po prostu latać gdziekolwiek i po prostu robić te jednogwiazdkowe dungeony. Potrzebujemy ich 15, więc to też nie jest jakaś duża liczba, więc to raczej też szybko leci. Następne zadanie, przedostatnie, to Collect an item from Beehive. Więc wracamy po prostu do tego, co robiliśmy przed chwilą, czyli biegamy i napełniamy sobie jakby te ule właśnie, pszczółkami i liczymy na to, że dostaniemy właśnie jakiś itemek. Jak widzicie, tutaj dostałem hełm Beekeeper Shield i po prostu dzięki temu zadanie wam się zaliczy, nie? Jak dostaniecie właśnie jakiś itemek bądź też jakiegoś mounta czy alaja z tego Beehive'a, to wtedy wam się ten quest zaliczy, więc no po prostu trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście po prostu, żeby coś wypadło. Więc jak wam wypadnie ten itemek, to następne zadanie to Mount Up on the Bee Cleaner. Więc co? Z poprzedniego zadania właśnie dostaniemy jako nagrodę właśnie ten Bee Cleaner, więc wystarczy po prostu, że go sobie użyjemy i sobie do niego usiądziemy, nie? Wyekwipujemy go jako Mount Bee Cleaner. Ja go mam tutaj, więc po prostu sobie wyekwipujemy jego, siadamy sobie na nim i tyle. I jakby to zadanie nam się też zalicza. Także no, nie jest to dosyć jakoś skomplikowany quest. Wystarczy po prostu, nie wiem, z pół godzinki, może nawet mniej. Także wydaje mi się, że warto go zrobić, bo dużo jakby nagród też jest za cały quest, bo mamy tutaj jakieś Dragon Coiny, mamy Crystalline Cory, mamy Bound Brilliance, Trovan Lupy, te Superior Focusy, no i oczywiście też Paragon Cube. Także no jest dużo rzeczy tutaj do zrobienia. Ja sobie tutaj użyję tego skinka jeszcze do hełmu. No i co, tak to właśnie wygląda cały ten questline. I chyba tyle. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania odnośnie tego eventu, bądź też odnośnie Trove'a, to śmiało możecie pisać sobie w komentarzach na dole. Ja oczywiście też tutaj jakby cały czas zapraszam was na Twitcha, bo prowadzę streamki na Twitchu. Mniej więcej tak codziennie, ewentualnie co drugi dzień.
Także serdecznie zapraszam. No i co? Mam nadzieję, że odcinek czego się podobał. Na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.